no to co? To jedziemy z hejterami! Ha, ha, ha! 13 na 15 osób nawet nie ruszy dupy, żeby tu przyjść? To dziękuję bardzo. Ludzie są biedni na własne życzenie. Moje podejście socjalistyczne, czyś ty kobieto na głowę upadła? To kobiety samotne, bez dzieci, bez rodziny, zarabiają więcej o 20% niż mężczyźni. W Izraelu wymyślili komunę. Oni to generalnie cisną na świat. To jest ich wynalazek. Poznałem moją żonę i wiedziałem, że ona chce mieć dzieci. A ja tak bardzo ją pokochałem, że ja zapragnąłem również mieć dzieci, głównie z tego powodu, żeby ją uszczęśliwić. Drodzy widzowie, witam was serdecznie w kolejnym Q&A. No, wyjątkowym Q&A, bo pierwszym w tym roku 2022. Dzisiaj mamy niesamowite pytania. Będzie też, moi drodzy, oranie hejterów, bo widzę, wam się to spodobało, więc trochę hejterskich komentarzy też tutaj sobie, moi drodzy, przerobimy. Natomiast będą różne kontrowersyjne tematy, jak widzieliście na początku tego filmu, więc startujemy po kolei. Luki zadał kilka pytań, odpowiem na kilka z nich. Pyta, czy podjąłbyś się próby życia za 3000 cały miesiąc i nagrania z tego vloga? Niestety nie podjąłbym się takiej próby, bo byłoby to w moim przypadku, w moim życiu niemożliwe. Bo za 3000 to ja opłaciłbym sobie prąd, bo płacimy mniej więcej 1600 zł miesięcznie za prąd. Opłaciłbym wodę, co jest jakieś 600 zł, to już są 2200. Opłaciłbym internet w domu, czyli dwie linie po około 150 zł, czyli jakieś 300 zł, to już mamy 2500. Telefon, internet w telefonie, to jest jakieś kolejne 300 zł dla mnie i dla żony, czyli już mamy 2800, czyli w zasadzie opłaciłbym tylko rachunki i koniec, finito, już by nic nie było na życie, więc nie podjąłbym się takiej próby, bo niestety mój styl życia już teraz przekracza znacząco 3000, także jak widzisz, no samych podstaw po prostu nie objęlibyśmy w tym. Z czym nie jestem rad, wolałbym żyć tak, jak żyłem jeszcze może 20 lat temu, gdzie moje koszty to było może 1000-1500 zł miesięcznie takie życia, czy coś takiego, no ale no tak to wygląda niestety, no jak się człowiek później, kurczę, rozbestwi, no to tak to wychodzi. Luki pyta dalej, pytanie, czy jak spełniłeś wszystkie marzenia, to nie odczuwasz braku sensu? Bardzo dobre pytanie, bardzo dobre pytania. Ja już spełniłem wiele lat temu wszystkie swoje marzenia. Moje marzenia dotyczące nie tyle mojego życia zawodowego, co dotyczące mojego stylu życia. To było to, żeby posiadać wspaniałą żonę Azjatkę, Don. Żeby mieć z tą żoną rodzinę, więc już mamy synka, drugie dziecko w drodze. Oprócz tego chciałem mieć dom z basenem, z własnym kinem, z własną siłownią, z gabinetem, nad oceanem, pośród palm, mam zrobione. Chciałem mieć samochód, sedana, wygodnego, wspaniałego, mam. Więc wszystkie swoje marzenia, jakieś drobne rzeczy, które nawet chciałem sobie kupić, to po prostu sobie kupiłem. Więc materialne rzeczy załatwione, rodzina załatwiona, przyjaciele załatwione. Mam tu mnóstwo przyjaciół na wyspie, w Polsce mam przyjaciół, mam dwie rodziny, jedną w Polsce, jedną w Tajlandii. Więc wszystkie te swoje marzenia spełniłem. Chciałem zrobić doktorat, no to już skończyłem studia doktoranckie, jeszcze tylko napisać i obronić pracę zostało. Chciałem zrobić Ironmana, to zrobiłem. Jeszcze wiele innych drobnych rzeczy po drodze, być DJ-em i tak dalej. To wszystko sobie pospełniałem. I faktycznie powiem ci, że nie mam już dzisiaj takiego ciśnienia dużego, takiej dużej motywacji do realizacji swoich celów, jak jeszcze miałem na przykład 10 czy 20 lat temu. Nie mam już tego i faktycznie mógłbyś stwierdzić, że odczuwać mogę brak sensu życia. Natomiast ja na tej swojej drodze nie tylko skupiałem się na realizacji celów, ale również bardzo duży nacisk kładłem na to, żeby ta droga do tych celów również była dla mnie czymś szczęśliwym. Kładłem nacisk na to, żeby doceniać to, co mam. Więc ja byłem szczęśliwy 20 lat temu, jak jeszcze nie miałem za wiele albo prawie nic. I jestem szczęśliwy tak samo dzisiaj, jak mam wszystko. Więc nauczyłem się tego, żeby doceniać to, co się ma. Nieważne od tego, ile tego się człowiek ma, czy nie ma. I przede wszystkim zmieniły się właśnie priorytety w moim życiu. Gdzie zapytałbyś mnie jeszcze 10 lat temu, to bardziej myślałem o tym, żeby właśnie spełnić swoje marzenia, spełnić swoje cele. Więc pracowałem w tym celu, dużo czasu poświęcałem w tym celu. Dzisiaj bardziej cieszy mnie to, żeby pomagać wam spełniać wasze cele. Największą satysfakcję mi daje, bo wiesz, to, że ja sobie kupiłem, powiem ci tak, kupiłem sobie ostatnio subwoofer drugi do kina. Teraz mam dwa w sumie i to takie, każdy ma dwa głośniki 18-calowe, czyli prawie półmetrowe i tam chyba, tak, 6000 W mocy. I kupiłem sobie drugi subwoofer i powiem ci, prawie mnie to w ogóle nie ucieszyło, mimo tego, że ten subwoofer kosztuje, no wyszedł mnie razem z podatkami i z tłami jakieś 25-26 tysięcy złotych, nie?
ale to już mnie nie cieszy. Jakbym mógłbym sobie 5 kupić, tak? Ale to mnie nie będzie cieszyć. Mógłbym sobie kupić 3 samochód. To już mnie nie będzie cieszyć, rozumiesz? W pewnym momencie przychodzi coś takiego, po angielsku to się nazywa point of diminishing returns, czyli punkt malejących zwrotów jakby z twojej inwestycji, z tego, co robisz. I dochodzi się zawsze w życiu do takiego, wiesz, poziomu, że już masz tyle, że to cię satysfakcjonuje i jak trochę więcej, to już nie sprawia, to tak z jedzeniem. Jak jesteś bardzo głodny, to każdy posiłek będzie dla ciebie, no, bardzo dobry i co więcej, będziesz, wiesz, bardzo mieć dużą, odczuwać przyjemność z tego jedzenia, ale w pewnym momencie, jak już jesteś najedzony, no to jak zjesz jakiś deser, okej, jeszcze jest fajnie, ale jakby ci ktoś przyniósł drugi obiad, to w pewnym momencie dojdziesz wręcz do punktu, gdzie zacznie cię to jedzenie męczyć, już nie będziesz miał ochoty nic włożyć do ust. Więc tak samo jest właśnie z osiąganiem tych celów. I owszem, tak jak mówię, to nie jest to, że ja odczuwam brak sensu. Moja motywacja, żeby cisnąć, działać, już jest mniejsza, natomiast jest całkowicie teraz przekierowana, żeby wam pomagać realizować wasze cele. Bo jak ja widzę mojego kursanta, który był w stanie w ciągu na przykład kilku lat od przerobienia mojego programu Wyzwanie 90 dni, był w stanie zmienić swoje życie i pospełniać mnóstwo swoich marzeń. Wiadomo, no w tydzień czy w miesiąc się nie zrobi wszystkiego, ale na przestrzeni kilku lat już można zrobić bardzo wiele. To mnie to bardziej cieszy niż moje własne jakieś osiągnięcia. Więc teraz po prostu zmieniły się priorytety, zmieniło się nastawienie, cieszę się, delektuję się życiem, delektuję się tym, że mogę właśnie korzystać z tego stylu życia, który sobie zbudowałem, że mogę spędzać czas z moją żoną, z moim synkiem, z moimi przyjaciółmi, z rodziną, cieszę się wolnością, cieszę się tym, że mogę wam pomagać, cieszę się tym, że mam konsultacje z moimi kursantami. To mi sprawia radość teraz, bo mogę to robić na luzie, nie stresując się i nie patrząc zupełnie, praktycznie zupełnie na swoje jakieś tam własne przyjemności, na swoje własne potrzeby, które już są zaspokojone. Lecimy dalej, luki. Zresztą, jeszcze ci dodam, zresztą tak to wygląda właśnie mniej więcej w piramidzie potrzeb. I to różnej, czy takiej, którą stworzył Tony Robbins, czy taką, którą stworzył Maslow dawno, dawno temu. To właśnie te potrzeby samorealizacji, potrzeby tego, żeby coś dawać innym ludziom, żeby mieć wkład w świat, one są właśnie na końcu. Kiedy człowiek pozaspokaja te swoje potrzeby, no to wtedy właśnie, wtedy się już zaczyna skupiać na tym, żeby pomagać innym. Luki pisze, pytanie, co sądzisz o elektrycznych autach i czy byś chciał takie? Powiem ci tak, na chwilę obecną... na chwilę obecną... Nie chciałbym mieć elektrycznego samochodu z wielu powodów. Po pierwsze, drogie są elektryczne auta. No Tesla na przykład, no kosztuje majątek. Za tą cenę można mieć naprawdę dużo lepszy samochód, jakiś benzynowy. Wszystkie elektryczne auta praktycznie mają ekrany dotykowe, których ja nie cierpię. Nie cierpię po prostu dotykowych ekranów. Przyciskać przycisku, który nigdy nie działa. Wciskasz go i nie wiesz nigdy. Ja lubię zwykły przycisk, taki po prostu jak go wcisnę, to wiem, że... on się przycisnął. A te dotykowe dziadostwa tylko działają dobrze, powiedzmy, w iPhone'ach w miarę. To wszystko działa. W samochodach już naprawdę jest kiepsko, w różnych to widziałem i zawsze jest z tym problem, nie? Więc ja tego za bardzo nie lubię. Zwłaszcza podczas jazdy, gdzie nie czujesz tego przycisku, no musisz patrzeć na ekran wtedy. Normalnie jak ja w moim samochodzie, na szczęście, większość mam też ekran dotykowy, ale rzadko z niego korzystam. Natomiast większość wszystkich funkcji mam na przyciskach, to ja po prostu prowadzę samochód i ja na wyczucie wiem, gdzie jest przycisk, sobie go wyczuję pod palcem. Więc nie muszę, wiesz, swojej uwagi odciągać od drogi. Kolejna rzecz to jest to, że nie ma stacji. Ja nie wiem, nie widziałem u nas na wyspie stacji do ładowania tych samochodów. Pewnie jakieś są. Ale no szukać później, no nie bardzo. No ale i tak nawet jak znajdę, no to długie ładowanie. Nawet to super ładowanie, no to masz 20-30 minut. W porównaniu do normalnego, gdzie ja podjeżdżam na stację w Tajlandii na szczęście, oprócz Shella, ale to nie jest tajska firma, natomiast w normalnych stacjach nie ma tego typu różnych zwariowanych pomysłów, że musisz wyłączyć samochód, bo wiesz, w Tajlandii jak wyłączysz auto, to momentalnie robi się gorąco w tym samochodzie. Słońce w niego grzeje, on robi się gorący, jak nie masz klimy tutaj. Więc to jest bardzo nieprzyjemne, jeśli ja musiałbym wyłączyć samochód na te, powiedzmy, 2-3 minuty, kiedy ktoś tankuje mi auto. Ale w Tajlandii jest też tak, jak dawniej było w Polsce, za dawnych dobrych czasów, nie no, nie dobrych, za komuny nie było dobrze. Natomiast jest tak, że ktoś ci tankuje samochód, więc ja tak naprawdę podjeżdżam na stację, otwieram okno, mówię do pełna E20, bo taką benzynę to jest jakiś tam rodzaj benzyny, więc mówię E20. Do samochodu, do pełna i zamykam okno i nic nie robię. A później gość mówi, ile pieniędzy, ja mu daję przez okno pieniądze, on tam wydaje mi resztę i jadę dalej. No, całość jest bardzo przyjemna, dużo przyjemniejsza obsługa niż w Europie na przykład. No i tak samo jest też wątpliwa ekologia tych samochodów elektrycznych, bo dalej wyprodukowanie samochodu takiego, tych baterii, tej energii elektrycznej, bo przecież ona się nie bierze z kosmosu.
Tylko jakaś elektrownia smrodzi tym węglem, żeby później ten prąd do tego auta naładować. Więc to nie jest wcale ekologiczne, nie? Nie wiem. Nie robiłem badań, ile tak naprawdę wytworzenie tego prądu zajmuje w stosunku do spalenia benzyny i co jest zdrowsze dla środowiska. Natomiast wiem, że wyprodukowanie baterii, później utylizacja zajmuje no, sporą część... Jest mało korzystne raczej dla ekologii. Więc dalej jest to, myślę, taka nowatorska technologia i ten, aczkolwiek powiem ci tak, że samochodem jedynym, który mi się spodobał na razie, jeśli chodzi o wnętrze, bo mnie tam zewnątrz, to przecież ja w środku w samochodzie siedzę, a nie na zewnątrz, więc mnie wnętrze najbardziej interesuje, to jest Mercedes EQS. Czyli najnowszy właśnie, to jest niby elektryczna S-klasa, która ma wejść, no jakoś w tym roku właśnie, teraz ma się pokazać, już są demówki, już można ten samochód zobaczyć. Natomiast do kupienia u nas w Tajlandii jeszcze nie ma, mają zacząć produkować tu te samochody, więc one będą tańsze, bo normalnie samochody droższe, jakieś ekskluzywne w Tajlandii kosztują bardzo dużo, bo tutaj jest bardzo wysokie cło na auta zachodnie. Jak masz samochód powyżej 2,5 litra silnik, to nawet cło jest 300%. 300% wartości, czyli płacisz 4 razy tyle za samochód na przykład co w Europie. Więc to się mało opłaca jakiegoś Rolls-Royce'a tu kupować, bo jak w Polsce możesz go kupić za 1,5 miliona, to tutaj będzie kosztować 5 czy 6 milionów. To trochę musiałbym na głowę upaść, żeby to kupować. Natomiast właśnie EQS bardzo mi się w środku podoba, mimo tego, że ma te dotykowe ekrany, ale samo po prostu no, design środka jest biała tapicerka i białe to wszystko pięknie zrobione, więc zobaczę, może się przejadę, może mnie ten samochód urzeknie. Ale na razie nie mam nieco mniej takiej potrzeby. Kar Pablo pisze, pytanie do następnego Q&A. Krzysiu, mam bardzo nurtujące pytanie i bardzo proszę o odpowiedź. Pod względem wiary, oglądając twoje firmy, stwierdziłem, iż mamy podobnie. Wierzymy, że jest siła wyższa, zastanawiam się nad pewną kwestią, którą mam wrażenie pochodzi z kościoła katolickiego i chciałbym usłyszeć twoją opinię. Bardzo mi zależy na tak udanym małżeństwie jak twoje. Miałem już wiele dziewczyn jak ty, ale z żadną nie chciałbym spędzić reszty życia. Czasem się zastanawiam, co by było, gdybyśmy z którąś z nich zaszli w ciążę. Mam bardzo mocne wrażenie, że zmarnowałbym sobie życie. Czy ty może się kiedyś nad tym zastanawiałeś w stosunku do swoich byłych dziewczyn? Tak jak to mówisz, nie z każdym jest napisane i czasem trzeba przeżyć wiele związków, by poznać tą właściwą kobietę. Z jednej strony seks bardzo zbliża, a z drugiej strony zawsze jest jakiś procent możliwości, iż będzie z niego dziecko. W sumie z żoną i tak tego seksu będziesz aż, mając oczywiście udane małżeństwo, da, mają udane małżeństwo, trzeba dodać. Czy to czekanie z seksem na żonę ma w takim razie sens? Po pierwsze... Przez większą część mojego życia dzieci nie były właśnie częścią moich marzeń. To się zmieniło tak naprawdę, powiem ci, kiedy poznałem moją żonę i wiedziałem, że ona chce mieć dzieci, a ja tak bardzo ją pokochałem, że ja zapragnąłem również mieć dzieci, głównie z tego powodu, żeby ją uszczęśliwić. Wtedy zacząłem chcieć mieć dzieci i pojawiło się to jako moje marzenie. Później, powiem ci szczerze, że poznałem mojego przyjaciela tutaj na wyspie, Craiga, który ma no tutaj czwórkę dzieci i bardzo wspaniałą rodzinę i zobaczyłem po prostu, no urzekła mnie jego rodzina i tak naprawdę oni jakby mnie z tym tematem mocniej zainteresowali, że zachciałem mieć dzieci. Także widzisz, ja miałem jeszcze gorzej niż ty w tej sytuacji, bo ja nie tylko nie chciałem mieć z wybraną kobietą, ale żadną. Dawniej, powiedzmy, jak byłem nastolatkiem czy tam dwudziestoparolatkiem. I teraz tak, powiem ci... Jaki był mój sposób? Mój sposób był taki, żeby podchodzić racjonalnie do spraw seksu. Czyli nie pozwolić sobie właśnie na wpadkę i nie jest to trudne. Po prostu trzeba używać prezerwatyw. I masz wtedy zabezpieczenie prawie stuprocentowe, prawie. Bo te jakieś przypadki, no nigdy nie słyszałem, żeby komuś z moich znajomych, czy mi nawet pękła. Także przypadki są takie, że ktoś po prostu albo zapomni, albo ktoś mu to przedziurawi wcześniej, albo no coś tam pęknie, nie? Ale jak pęknie, to też są tam różne sposoby, jak sobie z tym poradzić na drugi dzień. Natomiast tak naprawdę prawie w 100% to cię zabezpiecza. Nie liczyłbym na to, że dziewczyna bierze tabletki. Chyba, że dziewczyna jest bardzo, no super rozsądna i sumienna i zna ją już lata i możesz jej zaufać, bo niestety znam ludzi, których tak dziewczyna, no jak to się mówi, zrobiła na dziecko. Czyli dziewczyna bardzo chciała mieć dziecko, albo bardzo chciała być z tym facetem, no nie była pewna tego, czy on z nią będzie, więc po prostu no, stwierdziła, zrobię z nim dziecko, bez jego zgody, no i może wtedy ze mną zostanie. No i czasem zostawała, a później niestety no, te związki nie zawsze dobrze wychodzą. Więc jak dziewczyna jest super rozsądna i sumienna, to okej, wtedy tabletki mogą wystarczyć. Ale musisz wiedzieć po prostu, że to jest osoba, która na pewno tą każdą tabletkę w miesiącu bierze, wtedy też masz prawie 100% po prostu zabezpieczenie, nie?
Natomiast, jak zapytałeś tam o czekanie do ślubu, nie, pod tym względem, uważam, że to absolutnie nie ma sensu. Jakiś głupi wymysł, naprawdę ludzki, no może jeszcze z czasów, kiedy właśnie antykoncepcji nie było, żeby nie było później samotnych matek, natomiast powiem ci, nie uważam, żeby to miało jakikolwiek sens, bo czekanie do ślubu, do momentu, kiedy już podejmiesz decyzję, że z kimś masz być na całe życie, a później się okaże, że wy seksualnie w ogóle się ze sobą nie spasujecie. I co jak co, ale seks jest ważny w związku i ludzie mogą paplać różne jakieś, wiesz, górnolotne po prostu wyznania, ale seks jest super ważny. Związek bez seksu to się przyjaźń nazywa, mamy na to słowo. To jest miłość bez seksu, to jest przyjaźń. Jak masz przyjaciela czy przyjaciółkę, dbasz o tą osobę, troszczysz się, spędzacie razem czas i wszystko, ale nie uprawiacie seksu, to się nazywa przyjaźń. I tyle się różni w zasadzie od małżeństwa, znaczy od właśnie związku takiej relacji, że jest w niej seks. I seks jest, uważam, super ważny. Dla większości osób, jak ktoś nie ma zupełnie, wiesz, libido, nie ma zupełnie w sobie pociągu seksualnego, to taka para też się może dobrać i nie będą brać tego seksu. Ale w większości przypadków jednak facet potrzebuje, kobieta też w większości przypadków potrzebuje tej bliskości i warto, żebyście się do siebie byli dopasowani jednak, mieli podobne preferencje na temat częstotliwości i tak dalej, bo inaczej po prostu ten związek będzie się sypał. No. Asuin pyta. Asasuin. Assassin. Nie wiem, kurczę, jak to nawet przeczytać. Asasuin. Asasujun. Mam pytanie. Czy kiedy wyświetla mi się twoja reklama na twoim filmie, to dostajesz prowizję za reklamę, której jesteś sponsorem? Dobrą incepcję mi tu zrobiłeś, kolego. Kurczę, aż zacząłem się zastanawiać. Nie mam pojęcia. Teoretycznie powinienem dostawać kasę minus prowizję Google. Bo ja zarówno mam odpalone reklamy na swoich filmach, jak i również ja kupuję reklamy. No i faktycznie czasem się może zdarzyć, że akurat moja reklama wyświetli się na moim filmie. Czyli wtedy powinienem ja zapłacić Google'owi za wyświetlenie tej reklamy, a Google powinien z kolei mi zapłacić pieniądze minus tam swoje, oni mają ile tam, 50% chyba prowizji, minus 50% prowizji i oddać mi te pieniądze, więc taka incepcja, kurczę, no dałeś mi tutaj do myślenia. Nie wiem dokładnie, bo w zasadzie ciężko jest to zmierzyć, trzeba by jakieś eksperymenty robić, naprawdę wytargetować na dany film. Dałoby się, ale nie chce mi się, wybacz. Możesz sobie tam zrobić sam taki eksperyment bardzo łatwo. Po prostu odpalić reklamy, ale tylko, żeby na jednym filmie twoim się wyświetlały, odpalić jakąś ilość reklam, zobaczyć, ile zapłaciłeś i ile ci przyszło z reklam kasy, nie? Jay Smiler pisze, pytanie do Q&A. Hej Krzysiek, mam do ciebie pytanie, nie wiem jak zacząć je tworzyć, ale spróbuję najkonkretniej jak potrafię. Chodzi o to, że mieszkam w Anglii od 7 lat. Średnio do Polski przylatuję ostatnio nawet 2 razy w miesiącu, ale prócz okresu twardego lockdownu w PL i UK, latałem tak do 2 miesięcy. W UK z kasą spoko. Potrafię ją zarobić, około 30% zarobku jest zaoszczędzone z każdego tygodnia, brawo. Mieszkam w fajnym domu, auto też mam nie najgorsze, 2-letni Nissan Juke. Chyba mamy podobne gusty co do aut. Tak, Juke, bardzo mi się podoba ten samochód. Kiedyś, myślałem nawet jeszcze dawno, dawno lata temu, bardzo mi się podobał ten samochód, aż do momentu, jak go sobie raz wynająłem po prostu, jak z żoną tam jechaliśmy do rodziny z Bangkoku, więc wynająłem ten samochód i okazało się, że niestety bardzo ładny jest i spoko i fajnie działa, tylko jest dla mnie za mały. No ja jestem bykiem po prostu, 140 cm w klatce, więc nie byłbym w stanie się zmieścić. Po prostu siedziałem tak w tym samochodzie i niezbyt mi było wygodnie, bo on ma takie przewężenia po prostu u góry, na drzwiach i to naprawdę czuć, coś takiego i to naprawdę czuć, więc to jest po prostu za małe auto dla mnie, ale naprawdę fajne, więc mamy tak podobne gusty. Nissana ja bardzo lubię. W dodatku w Polsce mam 2 nieruchomości, które są wynajmowane, brawo. Jednak ja jako człowiek tutaj czuję mega pustkę, czuję się mega samotny. Staram się doceniać to, co mam, próbować nowych rzeczy, jak na przykład morsowanie, dzięki czemu ostatnio też poznałem super ludzi. Co byś mi mógł doradzić? W UK jakoś jestem tutaj do życia przyzwyczajony. Z drugiej strony nie wiem, czy takie życie chcę prowadzić na zawsze i czy na przykład poradziłbym sobie zmieniając kraj zamieszkania i zaczynając tam znów od nowa, czy lepiej jakimś sposobem tutaj postarać się jeszcze raz zacząć bardziej rozwijać sferę towarzyską oraz by cię już nie męczyć, zadam jeszcze pytanie, drugie dziecko to będzie chłopczyk czy dziewczynka, pozdrawiam i miej dzisiaj wspaniały dzień. Miej dzisiaj też wspaniały dzień, kolego. Jeszcze nie wiem, jak nagrywam ten film, a nagrywam go w grudniu, żeby opublikować dla was w styczniu, bo jestem sumiennym człowiekiem i sobie te rzeczy przygotowuję często wcześniej. Natomiast nie wiem jeszcze, będę wiedzieć dokładnie od nagrania tego filmu za 4 dni będę wiedzieć już, czy jest chłopiec, czy dziewczynka. Natomiast co do twojego tutaj ogólnie pytania, to powiem ci tak. Po pierwsze, spróbuj być może, skoro już tam mieszkasz, tam żyjesz, to spróbuj tam znaleźć sobie odpowiednie grono osób, żebyś nie czuł się samotny. Poszukać właśnie ludzi, którzy będą spełniać twoje oczekiwania, będziecie z nimi fajnie spędzać czas. No ja ci mogę polecić dołączenie do społeczności Wyzwania 90 dni, bo w UK to my mamy kilkaset osób, chyba z 600 czy 700 osób w naszej społeczności mieszka w Anglii, więc bardzo dużo tam mamy ludzi.
No i spotkasz wtedy super osoby. Natomiast tak czy siak, być może spróbuj właśnie poprzez wspólne zainteresowania, tak jak widzisz, z tym morsowaniem poznajesz fajnych ludzi. Może spróbuj poszukiwać jakieś grupy, spotkania, coś takiego, ludzi, którzy mają podobne zainteresowania co ty. I wtedy będziesz w stanie zbudować sobie ten krąg ludzi dookoła siebie. A jeśli, nie wiem jak ci się tam mieszka, czy tylko problemem jest to właśnie, że nie masz przyjaciół, bo to można załatwić. To można po prostu, no, poznać tych ludzi. Wiesz, Anglia akurat jest na tyle krajem no, multinarodowym i wielo takim, no, no, mnóstwo tam jest ludzi z różnych kultur, więc zawsze coś znajdziesz dla siebie. Fajnych ludzi, na pewno. Natomiast pytanie, czy chcesz tam mieszkać? To powinieneś sobie zadać to pytanie, no bo widzę tak po twojej wiadomości, że może nie do końca jesteś pewien. Jeśli jesteś pewien, że chcesz tam mieszkać, to warto tam układać sobie życie. Jak nie, no to może zacząć gdzie indziej, gdzie byś był szczęśliwszy, nie? Warto przemyśleć to sobie. No, idąc dalej. Olaf Meitler. Cześć Krzysiu, mam pytanie do Q&A. Mam 17 lat, trenuję siłowo, bo pasjonuje mnie kulturystyka od 14 roku życia. Przez ten czas bardzo zmienił się mój charakter. Stałem się bardziej pewny siebie i zmotywowany do życia. Od prawie roku oglądam twoje filmy i dzięki tobie zacząłem poważnie myśleć o tym sporcie, aby zająć się nim zawodowo. Chodzę do technikum budowlanego i często spotykam się z wyzwiskami na mój temat. Stery, tkuję dupę, które nie ukrywam, że psują mi humor, bo nie używam anabolików. I teraz pytanie. Co zrobić, żeby się tym nie przejmować? Co zrobić, aby zaczęli mnie szanować? Dlaczego zamiast motywować, ludzie podcinają skrzydła i naśmiewają się z ambitnych? Nie rozumiem tego i nie ukrywam, że po całym dniu w szkole jestem zmęczony psychicznie. Co przekłada się na relacje z domownikami i chęci do osiągnięcia czegoś w tym sporcie. Chętnie poznam twoją opinię na ten temat. Jesteś wspaniałym człowiekiem, który podtrzymuje we mnie nadzieję. Pozdrawiam cię serdecznie. Olaf, dziękuję za bardzo miłe słowa i również cię pozdrawiam i dziękuję za bardzo fajne pytanie. No i postaram się coś ci tutaj doradzić. Więc po kolei. Jeśli robisz cokolwiek w swoim życiu i inni ludzie tego nie akceptują, inni ludzie to w jakiś sposób wyśmiewają, obrażają, szydzą, to po pierwsze zastanów się, czy robisz coś dobrego. No to już mamy załatwione, no dbasz o swoją sylwetkę, masz swoją pasję, która nikogo nie krzywdzi, ani ciebie, ani innych ludzi, więc robisz coś dobrego. I w tym momencie absolutnie nie ma sensu przejmować się tym, co myślą inni ludzie dookoła ciebie. Ponieważ oni naśmiewają się z ciebie tylko i wyłącznie dlatego, bo ci zazdroszczą. Zazdroszczą ci, że masz swoją pasję i osiągasz w niej dobre wyniki. Ja miałem to samo dokładnie w podstawówce, w liceum już mniej, bo w liceum trafiłem na dobrą klasę, mądrych ludzi i tak dalej, oni już przeważnie czegoś takiego, no było tam parę jakichś głąbów, ale oni tam w pierwszej i drugiej klasie nie przeszli dalej, więc odpadli. Natomiast generalnie w liceum już to nie było, ale w podstawówce miałem dokładnie to samo. Dzieciaki mnie tępiły, wyśmiewały, dlaczego? Bo ja się dobrze uczyłem. Mimo tego, że się nie uczyłem dużo, na pewno się uczyłem mniej nawet od nich, ale po prostu no, dobrze łapałem, potrafiłem sprytnie się przygotować do różnych zajęć i tak dalej, więc radziłem sobie świetnie. I dzieciaki mnie wyśmiewały też, co oczywiście odbiło się na mojej pewności siebie i tak dalej. Więc zrozum przede wszystkim to, że ci ludzie ci zazdroszczą tego, co ty robisz i dlatego to wyśmiewają. Jak działa mechanizm? To są hejterzy po prostu. I jak działa teraz ich mechanizm? Ich mechanizm działa tak, że popatrz, oni widzą, że ty jesteś tutaj. Radzisz sobie lepiej niż oni w czymś. Budujesz sylwetkę, której na pewno ci zazdroszczą. Więc ty jesteś tutaj, oni są tutaj i oni zamiast zainspirować się tym, co ty robisz, wziąć z tego jakiś przykład, zobaczyć, że o, można i zacząć robić to samodzielnie, to oni, i wiesz, i wtedy pójść do góry na twój poziom, to oni próbują ciebie ściągnąć w dół, próbują ci obrzydzić ten twój sport, twoje wyniki, sprawić, że poczujesz się gorzej, dzięki czemu być może ty zbliżysz się wtedy do nich. To jest mechanizm funkcjonowania hejterów i złośliwych, chamskich ludzi. Więc w momencie, kiedy to zrozumiesz, to już trochę mniej przestaniesz się tym przejmować, bo gwarantuję ci, że cokolwiek w życiu będziesz robić ponad normę, ponad przeciętność, to inni ludzie będą hejtować. Właśnie słabi, mali ludzie, którzy zazdroszczą ci twoich osiągnięć, oni to będą hejtować, a w Polsce jest takich bardzo dużo. I ogólnie poziom hejtu w Polsce jest dużo wyższy niż w innych krajach. Jak ja powiedziałem, widzisz, mnie dzieciaki w podstawówce, no dzieciaki, które kurczę w szóstej klasie jeszcze nie potrafiły dobrze czytać, miały problem ze składaniem literek, nie? Więc takie dzieciaki tępiły mnie w podstawówce, podczas gdy ja pytałem mojej żony, czy w Tajlandii też tak jest, że na przykład dzieciaki wyśmiewają się z dobrze uczących się temu. Ona mówiła, nie, u nas w szkole to było tak, że ten, kto się najlepiej uczył, to miał największy szacunek wśród ludzi, nie? To jest tak jak w Stanach, tak samo zauważ, że w Stanach tych, co się dobrze uczą, nazywa się nerdami i tak dalej, nie? I oni są tam pomiatani gdzieś, a takie głąby właśnie tam jakieś najmniej inteligentne, no to tam właśnie tępią innych, nie? I są popularne w szkole, czy coś takiego, poprzez swoją agresję, więc widzisz?
No, tu akurat w Azji to jest na dużo wyższym poziomie. Pewnie dlatego Azjaci, no generalnie, no może nie Tajowie, ale tam Japończycy czy Chińczycy, no to mają bardzo dobre wyniki na różnych zachodnich uczelniach. Natomiast popatrzcie, jak teraz można na to zareagować? Co z tym zrobić? Po pierwsze, żartuj sobie z tego, co oni mówią. Zażartuj to, wyolbrzymiaj to, co mówią, wręcz po prostu wyśmiewaj to, co mówią. Czyli oni ci mówią, że kujesz tyłek, że jesteś steryt? Świetnie, powiedz im, dzisiaj poszło mi 500 mg teścia, ale mi dobrze wszedł, mam taką normalnie pompę na bicepsach, że chcielibyście mieć taką. Wyśmiej ich, oni wtedy wyciągasz im narzędzia z rąk. Jeśli oni coś wyśmiewają, a ty to wyśmiejesz, to oni zobaczą, kurczę, no to nie działa, bo gość się z nas leje tutaj. Więc przestaną być może to robić, a być może nie. Ale no generalnie będzie to sposób na rozładowanie tego ciśnienia, żebyś się tym nie przejmował. Kolejna sprawa jest taka, nie szukaj szacunku u innych ludzi. Zwłaszcza u gorszych od siebie, bo jedynym sposobem, żeby zyskać ich szacunek, jest stać się takim jak oni. A nie chcesz być taki jak oni, bo ty chcesz coś więcej w życiu. Skoro jesteś u mnie na kanale, skoro widzisz, w tak młodym wieku już masz swoje pasje, interesujesz się czymś, to po prostu jesteś wyżej od nich, jeśli chodzi o osiągnięcia życiowe. Więc to nie jest droga dla ciebie. Nie poszukuj szacunku innych ludzi. Ludzie będą cię szanować za to, że jesteś człowiekiem uczciwym, że dotrzymujesz słowa, że jak coś mówisz, to właśnie można ci zaufać, za to, co sobą reprezentuje, za to, co robisz dla innych, za to, co osiągasz, a nie dlatego, że ty będziesz poszukiwać szacunku, czyli będziesz się starać zyskać ich aprobatę, będziesz się im przymilać i tak dalej. To działa wręcz przeciwnie. To działa na twój minus. Będą tylko coraz bardziej tobą pomiatać, widząc, że jesteś potrzebujący, że potrzebujesz ich aprobaty, to oni będą tym bardziej to wykorzystywać przeciwko tobie. Więc nie poszukuj nigdy szacunku ludzi. Szacunek przyjdzie od ludzi, którzy zasługują na to, aby być wokół ciebie. I to sobie zapamiętaj. Bo ci ludzie, u których musisz szukać szacunku, to widocznie nie zasługują na to, żeby być w twoim towarzystwie. Kolejna sprawa, to jest, widzisz, być może warto zmienić szkołę, w której jesteś. Masz 17 lat, czyli do technikum poszedłeś chyba niedawno. Pierwsza, druga klasa, czy tam, jak to się mówi w technikum, rok czy coś. Natomiast być może warto zmienić tą szkołę, być może tam jest poziom za niski dla ciebie. To jest tak jak u mnie w podstawówce, no ja trafiłem, wiesz, no, do podstawówki, w której, wiesz, ja nic się nie ucząc, po prostu byłem w czołówce po prostu uczniów, a reszta, no to mówię, ludzie w szóstej klasie podstawówki nie potrafili jeszcze składać literek, nie mówiąc o jakichkolwiek tam innych przedmiotach, nie? Więc być może trafiłeś po prostu na za niski poziom dla siebie. No i wtedy naprawdę, no, nie licz na to, że ci ludzie będą w stanie cię zrozumieć, czy że będziesz w stanie z nimi jakiś nawiązać kontakt, nie? Skoro tam są same bęcwały dookoła ciebie. Więc być może warto zmienić szkołę. To nie jest decyzja jakaś, oczywiście masz tam pewnie kolegów czy coś, natomiast być może po prostu jest to dobra decyzja wtedy, żeby podnieść sobie poziom, po prostu trafić do lepszego miejsca. Kolejne pytanie. Paweł pyta, pytanie do Q&A. Jak? W jaki sposób osiągnąć czystość umysłu? Zacząć patrzeć na wszystko z innego krzesła? Jak zadawać sobie odpowiednie pytania? Chodzi mi o typowe błędne myślenie. Typy, jak chcę zbudować dom, to muszę dużo pracować, a przyjemności i rodzina odchodzą na bok. Medytacja, kolego. Medytacja, Pawle. Medytacja to jest właśnie klucz do jasności myślenia, do czystości umysłu. Oczywiście, jeśli nie posiadasz jakichś zaburzeń zdrowotnych, czyli rozregulowania układu hormonalnego, czy braków jakichś witamin czy minerałów, które mogłyby wpłynąć na to, że twój umysł cały czas po prostu nie funkcjonuje prawidłowo, to medytacja będzie dla ciebie naprawdę tutaj złotym narzędziem. Medytacja jest bardzo prosta. Wpisz sobie w wyszukiwarce tutaj na YouTube wyzwanie90dni.pl medytacja. Ja nagrałem już przynajmniej ze 2-3 filmy właśnie, jak to... To jest mega prosta sprawa, no po prostu zamykasz oczy, skupiasz się na swoim oddechu i tyle, koniec, kropka. I po prostu luzujesz się, nie, nawet jak umysł zaczyna o czymś myśleć, wracasz z powrotem do oddechu, nie oczekujesz niczego, po prostu się luzujesz. I dzięki temu twój umysł się uspokaja, układa sobie różne rzeczy i zaczynasz właśnie mieć większą czystość umysłu, większą świadomość tego, co się dzieje dookoła ciebie. Natomiast tutaj zapytałeś, wiesz, jak chcę zbudować dom, to muszę dużo pracować i przyjemności i rodzina odchodzą na bok. Nie, przyjemności i rodzina nie muszą odejść na bok, kiedy chcesz zbudować dom i nie powinny. Nie powinieneś w swoim życiu nigdy pozwolić sobie na tego typu kompromis, że zaniedbasz swoją rodzinę, zaniedbasz całkowicie swoje życie tylko po to, żeby wybudować dom. Bo nawet jak zbudujesz ten dom, to mieszkanie w nim samemu, bez rodziny, później nie będzie dla ciebie szczęśliwe. Więc całą sztuką tutaj jest to, żebyś osiągnął balans w życiu, żebyś potrafił budować ten dom, osiągać to, co chcesz, ale równocześnie też dbać właśnie o rodzinę, o swoje przyjemności, cieszyć się życiem. To jest cała sztuka, której my uczymy was w wyzwaniu 90 dni, więc myślę, Paweł,
wyzwanie90dni.pl. Wejdź sobie na stronę, załóż konto, zrób pierwsze 3 dni i zastanów się, czy być może dołączenie do tego pełnego programu nie jest właśnie tutaj najlepszą dla Ciebie drogą, bo o to, co pytasz, to tego dokładnie uczymy właśnie w wyzwaniu. A skoro Was zapraszam już tutaj do wyzwania, zresztą każdego i każdą z Was tutaj, drodzy widzowie, zapraszam, żebyście przerobili sobie pierwsze darmowe 3 dni wyzwania. Jak zobaczycie pod pierwszym dniem programu, że ludzie napisali kilka tysięcy komentarzy, że już po pierwszym dniu zaczęli działać, no to być może to Wam wskaże kierunek. Sprawdźcie sobie to. Ale również tak samo zapraszam gorąco na szkolenie, które poprowadzę dla Was już niedługo, bo w niedzielę o godzinie 10:00 będzie to szkolenie na temat pewności siebie. Właśnie na temat tego, jak zbudować silny charakter, jak być człowiekiem asertywnym, taki, który potrafi radzić sobie w życiu, który czuje, zna swoją wartość, nie potrzebuje niczyjej aprobaty, więc znowu tutaj też dla Olafa bardzo dobra rzecz. No, to właśnie jest to szkolenie o 10:00 w niedzielę, zupełnie darmowe. Pod tym filmem znajdziesz linka, zresztą bardzo prosty link jest wyzwanie90dni.pl łamane przez webinar. Zapisz się od razu, zarezerwuj sobie miejsce, no i zobaczymy się w niedzielę wtedy. Też będzie możliwość zadawania pytań, ja będę odpowiadać na Wasze pytania na żywo, więc będziemy mieć dużo fanu razem, więc zapisz się od razu, a my lecimy z kolejnym pytaniem. Person Excellent. Pytanie Q&A. Cześć Krzysztof, to pytanie trochę dziwne, oderwane od rzeczywistości, no ale dlaczego mądrze myślący, bogaci ludzie, wiedząc, co rządy wyprawiają na świecie, nie wezmą się w kupę i stworzą swoją społeczność? Chodzi o coś takiego na zasadzie, jest jakiś kawałek lądu ziemi, gdzie tam są ludzie, są jakieś uprawy rolne oparte na tym, co potrzebne w życiu, czyli najbardziej żywność i zdrowie. Płatność oparta na złocie czy jakimś mądrym pieniądzu. Na pewno dałoby się stworzyć coś, co nie przypomina tego, co mamy teraz. Owszem, mogliby być wyższe sfery, aby utrzymywali porządek. Mogłyby być chyba wyższe sfery, aby utrzymywały porządek, ale jednocześnie nie tłamsili społeczeństwa, a traktowali fair. Wiadomo, praca pracą, aby ktoś coś wytwarzał i wszystko oparte na uczciwości, a nie chęci stłamszenia dla zysku. Opowiadałeś w którymś z filmów, że u ciebie gdzieś na wyspie są rodziny, które żyją bez mediów, bez pałacy, a wstają rano, idą coś złowić, zjeść, coś tam porobią w ciągu dnia, a potem sobie leżakują na plaży. Ja uważam, że tacy ludzie mają lepiej niż niejedna osoba, która ma dużo kasy, luksusy, a brak czasu dla rodziny, bo ciągle żyje w biegu. Może zacznijmy od końca. Dziękuję za fajny tutaj komentarz. Słuchaj, wcale osiąganie i życie w tym społeczeństwie, w którym my jesteśmy, nie musi wiązać się z twoim brakiem czasu dla rodziny czy życia w biegu. Można to połączyć, sam o tym coś wiem. Po prostu uważam, że mam wspaniałą równowagę w życiu pomiędzy właśnie dbaniem o zdrowie, o czasem z rodziną, z przyjaciółmi, pomaganiem innym ludziom, zarabianiem pieniędzy, zajmowaniem się inwestycjami, wieloma jeszcze innymi sprawami, więc tą równowagę można osiągnąć. Natomiast popatrz się, dlaczego bogaci ludzie nie robią tego, co ty mówisz? Po pierwsze, bo jest to utopia. Już próbowali to ludzie stworzyć w Izraelu kilkadziesiąt lat temu, nazywało się to kibuce i to były tak naprawdę komunistyczne, utopijne po prostu społeczności. Wiem, bo mój były wspólnik z Izraela właśnie w takiej się wychował przez tam pierwszych kilkanaście lat swojego życia. W totalnej komunie po prostu, dlatego się mówi żydokomuna, bo faktycznie, jak kiedyś się śmiałem z tego tam określenia, natomiast faktycznie to oni wymyślili. Karl Marx był właśnie, no Izrael, jak to powiedzieć, kurczę, żeby algorytmy nie zblokowały tego filmu. Natomiast tam w Izraelu wymyślili komunę. Oni to generalnie cisną na świat, to jest ich wynalazek. Bardzo paradoksalnie, bo najbogatsi ludzie, bankierzy, czy tam celebryci, całe środowisko filmowe, rozrywki w Stanach Zjednoczonych, to tak samo są właśnie Żydzi. Więc to jest śmieszne, że z jednej strony oni są najbogatsi i rządzą jakimiś tam różnymi bardzo poważnymi instytucjami, z drugiej strony chcą tej komuny, nie? Więc to jest śmieszne trochę. Natomiast tak, tam stworzyli właśnie kibuce, czyli właśnie takie społeczności, powiedzmy 100 osób, gdzie wszystko było za darmo, pieniądze w ogóle nie istniały. Ludzie mieli jeden samochód na te 100 osób. Jak chciałeś ten samochód, to po prostu zapisywałeś się w zeszycie, kiedy chcesz go użyć i za darmo sobie go używałeś, nie? Niestety rozleciało się to jak wszelkie utopijne, komunistyczne wynalazki. Rozleciało się to w strzępy po prostu i już tego typu. Może jakieś tam kibuce jeszcze istnieją, natomiast już nie bardzo. Natomiast czemu bogaci ludzie tego nie robią? Po pierwsze, bo bogaci, ci ludzie nie walczą jakoś tam specjalnie z rządami tymi okrutnymi. Bo przede wszystkim mają w dupie rządy po prostu. Bogaci ludzie radzą sobie sami. Wiedzą, że nie chcą walczyć z systemem, głównie z tego powodu, że nie wygrają tej walki i mają dużo do stracenia. A system bardzo łatwo jest w stanie uwalić, jak będzie chciał, każdego człowieka. Poprzez różne jednostki systemowe, służby, jakieś urzędy, sądy i tak dalej, są w stanie każdego człowieka, wiesz, zniszczyć w kraju, jak będzie za bardzo im podpadał. A bogaty człowiek mógłby mieć na tyle, wiesz, mocy, żeby danemu rządowi zaszkodzić.
Więc nie chcą po prostu walczyć z systemem, mają za dużo do stracenia i też nie chcą walczyć z systemem, bo nie chcą taplać się w bagnie. Bardzo często ludzie mnie pytają, dlaczego nie poszedłem do polityki, żeby coś zmienić, żeby zmieniać świat na lepsze, bo ja nie lubię taplać się w bagnie, bo nie jestem człowiekiem, który poświęciłby całe swoje życie dla dobra ludzkości. Nie jestem. Jestem może za bardzo samolubny na to, chociaż no, patrząc na to, jak wiele robię dla innych, to raczej samolubny nie jestem, ale nie jestem też osobą w 100% altruistyczną, który by po prostu poświęciłbym wszystko, siedział gdzieś po więzieniach 20 lat, tylko po to, żeby po prostu walczyć z systemem. Bo nie lubię taplać się w bagnie, bo wiem, że polityka to jest bagno. To jest bagno, no nie polega na tym, że uczciwy człowiek tam idzie i będzie głosił prawdę i ludzie na niego zagłosują. Nie. To jest po prostu szukanie haków na inne osoby, podpuszczanie, manipulacja mediami, tego typu rzeczy. Bagno jeszcze w środku, po prostu służby, szantaże, tego typu sprawy. I to w każdym kraju tak jest. Więc nie sądzę, żeby bogaci ludzie chcieli po prostu, szczęśliwi ludzie, którzy już coś mają, chcieli się w to pakować. Zobacz, co z Trumpem na przykład zrobili i tak jemu tak naprawdę no, się udało. Mogli też go zacząć bardziej tam sztorcować, jeśli chodzi o jego podatki, różne biznesy i mogli go ze wszystkiego łupić, jakby chcieli, nie? Tak naprawdę. Więc dlatego ludzie po prostu nie chcą. A teraz czy życie jest możliwe po prostu z dala od systemu? Tak, tak jak ci powiedziałem, tutaj na wyspach bardzo wiele osób tak żyje. Na północy Tajlandii jest człowiek właśnie, który występował na TEDx, ja nie pamiętam jak on się nazywa teraz. Natomiast on właśnie, oni tak naprawdę żyją sobie tam zupełnie jakby bez pieniędzy. Sami hodują, budują sobie jakieś proste domy, żyją po prostu szczęśliwie. I on właśnie głosi to, jak żyć szczęśliwie, nie posiadając nic, nie? Na północy Tajlandii człowiek po angielsku ma fajne wykłady, czy po tajsku, już nie pamiętam. Poszukaj sobie, może znajdziesz na TEDxie. Natomiast pytanie jest, czy ty byś w stanie tak żyć, bo ja nie. Bo ja lubię technologię, ja lubię, chcę mieć prąd, więc to już dla mnie odpada pierwsze, bo muszę, ktoś mi ten prąd musi podłączyć, jak mi podłączy, to ja muszę za to zapłacić i później muszę płacić co miesiąc rachunki. Ja lubię internet, lubię działać przez internet, więc też muszę za to płacić, więc ja jestem wsiąknięty w system, lubię filmy oglądać, żyć sobie w dobrych warunkach, komfortowych i tak dalej, mieć klimatyzację, tego typu różne sprawy, więc nie byłbym w stanie żyć w taki sposób, ale da się to zrobić. Wiele osób żyje, myślę, że duża część ludzi na świecie tak naprawdę żyje poza tym systemem. Dariusz pyta. Krzysiu, pytanie do Q&A. Jak ma na imię twoja żona i czy twoja żona w jakimś stopniu zna język polski? Pytam, bo zauważyłem, że polskość jest ci nadal bardzo bliska. PS, miło posłuchać inteligentnych odpowiedzi od hejterów. Do hejterów. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Więc tak, moja żona ma na imię Priya Porn. Tak, tak, tak. W imieniu mojej żony jest napisane Porn. I wiele imion tajskich właśnie, dziewczyn zwłaszcza, ma porn w swoim imieniu, bo znaczy to po tajsku bodajże błogosławiona czy coś takiego. Więc jakby się tłumaczy w ten sposób, no w jakiś tam sposób taki bardzo tam religijny czy coś u nich, znaczy nie religijny, tylko taki bardziej duchowy, tego typu. Więc ma na imię Priya Porn, natomiast Tajowie nie używają swoich imion tych, których mają w dowodzie. Oni mają zawsze nickname, czyli imię, coś na zasadzie jak my mamy, ja mam Krzysztof imię, ale ludzie do mnie mówią Krzysztof, czy tam nie wiem, żona mówi Krzysiu, czy mama moja. Więc tak, my mamy zdrobnienia, to oni mają po prostu nickname, więc mojej żony nickname to jest Lat. Wymawia się Ly, a ty, Lat. Po prostu to jest jej imię, które też jest tam zdrobnieniem od czegoś innego, to oni też tam przypisują do tego wielką filozofię. Ja się tym tam za bardzo nie interesuję, bo nie jestem przesądny i nie wierzę w takie rzeczy. Natomiast tyle odnośnie imienia mojej żony. Natomiast czy moja żona mówi coś po polsku? Coś tam po polsku potrafi powiedzieć, jakieś podstawowe rzeczy. Natomiast nie mówi jakoś tam na co dzień po polsku. Rozumie dużo, aż więcej niż by ci się wydawało. Ja jestem sam zaskoczony, jak wiele ona rozumie z naszych rozmów. Po jakimś kojarzeniu słów wyciąga z kontekstu po prostu pewne znaczenia. A trzecia część, mówisz tutaj miło posłuchać inteligentnych odpowiedzi do hejterów. No to co? To jedziemy z hejterami! Więc startujemy po kolei. A jest trochę hejtu ostatnio mnie na kanale, aż mi przykro. No zbanowałem chyba wszystkich hejterów, którzy byli dookoła i już dawno hejtu nie było. No szukałem i ciężko mi coś wyciągnąć. Ale nagraliśmy jakiś czas temu film z Piotkiem Pająkiem tutaj z kanału Podróże Wojownika, gdzie polecam wam zobaczyć sobie. Fajna rozmowa z Piotkiem, bardzo taka na luzie, o moim życiu w Tajlandii i ten. No i oczywiście tam już na kanale Piotka się znaleźli hejterzy, no to po trochę ich tutaj pomęczmy, nie? Troszeczkę ich tam podociskajmy. Ewa Nowak, która się doczepiała, że ja mówię ludziom coś tam, że powiedziałem coś po angielsku, jakieś słowa, a sama ma napisane Ewa imię przez V. Gratuluję zaufania do żony. Co by było w przypadku
wniosku rozwodu. Pytam oczywiście czysto teoretycznie. Współwłasność nieruchomości, ziemi, majątku daje poczucie bezpieczeństwa i równowagi związku. Ludzie bogaci są raczej wszędzie dobrze traktowani. Na przykład Gates, gdyby nie uchodził za miliardera, nigdy by nawet nie zwrócił na niego uwagi. Nikt nie jest biedny na własne życzenie. Bogaci nie pozwalają rozwinąć im skrzydeł, bo wówczas sami musieliby mniej posiadać. Tylko najbardziej silne i zdeterminowane jednostki mogą wrywać się z kręgu biedy. Podziwiam rząd Tajlandii za protekcyjną politykę wobec ich narodu. Nie pozwalają na wykup ziemi nieruchomości przez obcokrajowców. Chronią również ich miejsca pracy. Takie prawa przydałyby się w Polsce. No, po pierwsze, myślisz od razu o rozwodzie. To jest typowe dla hejterów. Że oni zawsze jak widzą mnie, kiedy widzą, że zbudowałem sobie fajny styl życia, to zawsze muszą szukać dziury w całym. Jak nie znajdą, to wymyślą. Albo będą tworzyć jakieś scenariusze, tak jak ty tu tworzysz. Czyli od razu widzisz, mam szczęśliwą rodzinę. Zbudowałem sobie wspaniały związek tutaj i tak dalej. To musisz, to od razu o rozwodzie myślisz. Nie myślisz o rozwodzie, od razu nie myślisz. No, więc od razu musisz źle życzyć innym ludziom. Źle budować jakieś scenariusze. Pozostań sobie ze swoimi lękami tego typu sama. Nie projektuj ich na innych ludzi. Naprawdę będzie ci się lepiej i innym też żyło. Kolejna sprawa. Piszesz, nikt nie jest biedny na własne życzenie. Bogaci nie pozwalają rozwinąć im skrzydeł, bo wówczas sami musieliby mniej posiadać. No co za bzdura totalna. Oczywiście, że ludzie są biedni na własne życzenie. Oczywiście, że tak. W większości przypadków, oczywiście, wiadomo, jak komuś, nie wiem, urodził się z jakąś chorobą bardzo trudną i ten, no to już nic nie poradzisz, ale w większości przypadków są biedni na własne życzenia i sam się mogłem o tym przekonać. Jak tutaj rok temu w Tajlandii na przykład właśnie ludzie mówili, jak przyszła wiadomo jaka sytuacja i ludzie mówią, o, ludzie głodują, nie ma turystów, nie ma pieniędzy, nie ma pracy i tak dalej. Po czym ja wrzucam ogłoszenie, że poszukujemy w domu pomocy domowej, nie? Do sprzątania, do zajmowania się naszym synkiem. Odpowiada na ogłoszenie 30 osób. Z tego wybieramy 15 kobiet. 15 kobiet i zapraszamy je na rozmowę wstępną. Wiesz, ile przyszło? Dwie. W tym momencie przestałem pomagać. Wcześniej z żoną ufundowaliśmy tutaj kilka tysięcy posiłków dla właśnie okolicznych ludzi, bo też wydawało nam się, no faktycznie nie ma turystów, teraz zamknięty kraj, to ludzie nie będą mieli z czego żyć. Więc faktycznie w tym momencie przestałem absolutnie. Bo co wy darmo zjady, będziecie za darmo sobie tutaj korzystać, a ja nie mogę do pracy, jak kogoś potrzebuję, to 13 na 15 osób nawet nie ruszy dupy, żeby tu przyjść, to dziękuję bardzo. Ludzie są biedni na własne życzenie. I jak żyjesz na tym świecie i masz jakiekolwiek pojęcie o świecie, to już dawno powinnaś to dostrzec. Bo żeby znaleźć pracę, to nie jest żaden problem i zacząć zarabiać pieniądze. Ludzie są biedni, bo albo nabrali kredytów i to jest przecież ich decyzja, do jasnej cholery, nikt im nie kazał tych kredytów brać, bo chcieli po prostu żyć ponad swój stan, ponad swoje zarobki, więc nabrali kredytów i później nie mają z czego ich spłacać i popadają w spirale zadłużenia, albo nie chce im się pracować. Ja widzę to doskonale, bo jestem przedsiębiorcą od 20 lat i zawsze tak było, wiesz co? Zawsze tak było i tam w następnym komentarzu piszesz, że o, być może za mało płacę, albo za dużo wymagam. Sorry, jak kobieta przychodzi, to jeszcze nie zna ceny, za ile będzie pracować, jeszcze nie wie, co ja wymagam. Ona nie ruszyła tyłka, żeby tu przyjść. Żeby się ruszyć 10 minut czy 20 minut od domu, bo na wyspie naszej nie jest dużo ulic, więc żeby przyjść po prostu ten. Więc tak, ludzie są biedni na własne życzenie. W większości przypadków, nie mówię wszyscy, ale w większości przypadków ja tak uważam. Kolejna sprawa, w jaki sposób bogaci ludzie nie pozwalają biednym się rozwijać? Wytłumacz mi ten mechanizm, bo oprócz jakiejś lewackiej ideologii, którą właśnie tutaj szerzysz, tego typu, że to jest wszystko wina bogatych ludzi, że biedni są biedni, to w jaki sposób nie pozwalają? W jaki sposób bogaci ludzie właśnie tych biednych tam wykorzystują i nie pozwalają im się nigdy wybić? Bo tak to było właśnie za komuny. Za komuny człowiek, który nie miał koneksji, nie miał kontaktów, to ci bogaci wtedy to byli ci, co z systemem współpracowali, czyli ci ludzie, którzy żyli tam, byli w partii i tak dalej, więc ci ludzie faktycznie mogli blokować tych innych poprzez prawo i poprzez rządy. Natomiast w dzisiejszych czasach w Polsce, jak ktoś chce być bogaty, to może być bogaty i żaden inny bogaty mu tego nie zabrania, ewentualnie politycy mogą przeszkadzać, a nie bogaci ludzie. To bogaci ludzie sprawiają, że kraj idzie do przodu. Spójrz na kraje, w których nie ma bogatych ludzi, na kraje socjalistyczne typu Kuba, Wenezuela, Korea Północna, jeszcze by się znalazło kilka i zobacz, jak tam ludzie funkcjonują. Czy tam naprawdę tym biednym tak się dobrze powodzi? A nie, tam wszyscy są biedni, bo musisz zrozumieć, że to ludzie, którzy wykazują inicjatywę, przedsiębiorcy, czyli właśnie ci przeważnie, którzy później stają się bogaci, to oni tworzą miejsca pracy, oni tworzą w gospodarce wartość, oni tworzą firmy, oni starają się tak te firmy, tymi firmami zarządzać, żeby te firmy optymalnie pracowały i żeby ludzie mogli pracować w nich przez długie lata, a nie bankrutowało to wszystko.
I to oni tworzą dobrobyt i dla tych biednych, i dla tych bogatych. Kolejne pytanie od Ewy Nowak, również przez V. To raczej twoje podejście jest takie socjalistyczne, że każdy ma równe szanse i wszystko zależy od niego. Bum! To ludziom sprzedajesz. Sprzedaję tutaj, na chwilę, płać mi za ten film. Już, hajsy przelewaj, bo oglądałaś mój film. To sprzedaję, no. Gdyby nie było wyzysku biednych przez bogatych, to biedni nie byliby coraz biedniejsi, a bogaci coraz bogatsi. Bum! Znowu bzdura. Przez ostatnie 2 lata widać to bardzo wyraźnie. Nie wiem gdzie. Polityka niszczy małe i średnie biznesy, pozbawia ludzi pracy, czyni ich ubogszymi. No to kto w końcu? Bogaci czy politycy? Bo jedno z drugim nie ma wiele związku. Nie? Znaczy jakieś tam koneksje mają, ale to albo chcesz sztorcować tutaj bogatych, albo chcesz sztorcować polityków. To się zdecyduj w końcu. Kto? Kto jest winny za twoje niepowodzenia w życiu? Kto jest winny twojej biedzie? Czy politycy, czy bogaci ludzie? Nie ma to nic wspólnego z tym, czy ktoś jest pracowity, czy leniwy. Rozwodu nikt nie planuje. Czy sądy tajskie potraktowałyby obcokrajowców bez obywatelstwa na równi z obywatelami? Tego się można tylko domyślać. No jak się domyślać, to się domyślaj. Mówmy o faktach tutaj, a nie o twoich domysłach i różnych lękach. Co do ludzi, którzy nie chcą u siebie pracować, to może im za mało płacić? No to dobra, to już odpowiedziałem. Więc popatrz się. Po pierwsze, moje podejście socjalistyczne. Czyś ty, kobieto, na głowę upadła? Ja jestem pierwszym tutaj, który głosi wolność dla ludzi, odpowiedzialność za swój własny los i jestem przeciwnikiem, nienawidzę socjalizmu, komuny, faszyzmu, wszelkich tego typu ideologii. Więc jak możesz mówić, no mówiąc, że ja mam podejście socjalistyczne, bo mówię, że ludzie mają równe szanse i że wszystko zależy od nich. Nie powiedziałem nigdy, że wszystko, ale 90% tego, jak wygląda twoje życie, zależy od ciebie. I teraz bardzo cię proszę, żebyś no spojrzała w ogóle na fakty jakieś, a piszesz tutaj takie banialuki, że tego się nie da czytać. Popatrz się. Piszesz, że biedni są coraz biedniejsi, a bogaci coraz bogatsi. Dlaczego? Bo przeczytałaś to w jakimś lewackim po prostu pisemku, czy gdzieś tego typu jakieś farmazony po prostu teksty. A tak naprawdę, jak spojrzysz do statystyk, proszę bardzo, pokazuję ci statystyki. W roku 1990, ludzi, którzy byli w wielkiej biedzie na świecie, były prawie 2 miliardy. W tamtym roku to było 36% całej ludzkości. To byli ludzie, którzy żyli poniżej progu właśnie biedy. W ciągu 25 lat, bo tu akurat mam wykres do roku, ale to się jeszcze lepiej to wygląda do dzisiaj. Natomiast do roku 2015 zostało już tylko 730 milionów ludzi, którzy żyją właśnie w biedzie. Czyli mniej niż 10% populacji. Czyli w ciągu 25 lat, kiedy najbardziej bogacili się bogaci ludzie, równocześnie najbardziej bogacili się też biedni ludzie. A? Zatkało kakao? Popatrz się na wykres, popatrz się na dane, na statystyki. Co jest fascynujące na tym wykresie? Jedyne miejsce tak naprawdę, w którym ludzie dalej są biedni, bo już praktycznie z Azji, z Pacyfiku i tak dalej, zobacz, ta bieda całkowicie praktycznie zniknęła. Bo ludzie zaczęli tutaj się rozwijać, zaczęli pracować na swoją wolność. Wiem, bo mieszkam tutaj w Azji. A w Afryce ludzie są niestety leniwi. Poza tym mieszkać w kraju, w którym nic nie ma, są same pustynie i narzekać na to, że ci źle jest w życiu, zamiast ruszyć tyłek, ale nie ruszyć tyłek tak jak to robią nielegalnie przez granicę na pontonach, tylko złożyć wizę, przyjechać gdzieś i zacząć normalnie pracować, to się nie chce ludziom. Wiem, bo mam wielu znajomych, którzy tam pracują i oni też mówią tam o okropnym lenistwie po prostu ludzi. Lenistwie ludzi. Więc, no, popatrz się, twoje wszystkie argumenty tutaj można wywalić totalnie po prostu na śmietnik, bo one nie mają nic wspólnego z prawdą. Piszesz po prostu takie bzdury tutaj i opierasz swoje wywody jakieś w komentarzach. Jeszcze tam widziałem, w wielu komentarzach mnie obrażałaś, to już jest inna sprawa, już nie będę się do tego odnosić, bo szkoda mi tutaj czasu. Natomiast popatrz się, ty cały czas zwalasz, tworzysz sobie jakieś tam fikcyjne po prostu w swojej głowie liczby, jakieś fikcyjne zależności, a później wykorzystujesz to po to, żeby usprawiedliwiać swoją bierność być może w życiu. Zwalasz winę w życiu na polityków, na bogatych ludzi, na mnie. A tak naprawdę sama jesteś sobie winna. Zamiast swojej frustracji, tego gniewu, który przelewasz tutaj w komentarzach, to może czas by było wziąć się za swoje własne życie. I posłuchać kogoś takiego jak ja, który ci opowie, jak to twoje życie zmieni i da ci tutaj, pomimo tego, że sprzedaję tutaj ludziom, 800 filmów za darmo nagrałem na YouTubie, z których możesz wiele wyciągnąć dla siebie, więc może zacznij oglądać te filmy. Zacznij coś z nich wyciągać dla siebie, zmieniać powoli coś w swoim życiu, zamiast zwalać winę na wszystkich innych ludzi dookoła ciebie i wylewać frustrację w komentarzach na YouTubie. Lecimy dalej. MJ! Michael Jackson albo Michael Jordan pisze.
Doby internetu na szczęście można prześwietlić sprawozdania finansowe spółek tych rekinów biznesu. Polecam taką rozrywkę na długie zimowe wieczory. Dosyć zabawnie wyglądają kwoty widniejące w dokumentach w zestawieniu z opowieściami o miliardowych fortunach. No, MJ to jest też taki człowiek, który mnie tam obrażał w komentarzach na lewo i prawo. Mnie, moich kursantów i tak dalej. Ale proszę bardzo, MJ. Tutaj będzie jeszcze większe zatkało kakao po prostu dla ciebie, bo masz, proszę, tutaj wyciąg z jednej z moich firm. Firm mam kilka w różnych miejscach świata, ale to jest wyciąg z jednej mojej firmy, sprawozdanie finansowe, po tajsku oczywiście, bo ja mieszkam w Tajlandii, kolego, więc jest po tajsku, ale z lat 2020-2019, bo 2021 jeszcze nie ma, bo będzie dopiero w roku 2022, gdzieś w marcu, kwietniu, kiedy robi się sprawozdania finansowe spółek. I masz tutaj obroty mojej firmy. Proszę bardzo, 44 ponad miliony batów, co przekłada się na mniej więcej 5,5 miliona złotych w roku 2020 i 4,3 miliona w roku 2019. Zysk w firmie, w której jestem 100% udziałowcem, to jest 1,88 miliona złotych w 2020 i w 2019 1,62 miliona. Kakao! Wypadło! Bo kolega MJ już teraz, no masz tutaj, proszę, sprawozdanie finansowe na twoje długie zimowe wieczory, możesz przeglądać sobie tą stronę, cieszyć się nią, wydrukować sobie nią, się do niej przytulać, przeglądać, czytać ją setkami, nauczyć się tajskiego, żeby przeczytać, co tam pisze, więc masz, proszę, tutaj kolego, dla ciebie specjalnie, w prezencie, hejterku. Dalej, Chris Crypto pisze. Dokładnie, on tylko gada i gada jakieś farmazony, że masakra, ludziki to łykają. Pamiętam dobre kilka lat temu, jak obejrzałem kilka odcinków i cały czas wspominał, że hajs ma z aplikacji jakieś, co stworzył, ale nigdy nawet nie wspomniał, co to za aplikacja, nie mówiąc o podaniu nazwy, gdzie chyba każdy by od razu reklamował. Zapytałem w komentarzu, co to za apka, to skasował komentarz. Ahahaha, Chris Crypto, kolego. Więc tak, nikt nigdzie nie wie, co to jest za aplikacja, to skąd 3 miliony użytkowników tej aplikacji? A? Ja nie podaję nazwy tej aplikacji, kolego. Podałem ją w setkach webinarów, łącznie z linkami, ale mówię o tym na webinarach, mówię o tym wszędzie, reklamuję, gdzie się tylko da. Więc co ty, chłopie, opowiadasz w ogóle, że ja mojej aplikacji nie podaję? I co, zapytałeś w komentarzu, jakbyś zapytał w komentarzu, co to za aplikacja, to odpisałbym ci i podał ci linka, żebyś ją pobrał, zapłacił, kupił i żebym miał z tego pieniądze. Po co miałbym to kasować? Być może skasowałem, bo jesteś hejterem. Hejtowałeś tak hardkorowo pod filmem tutaj u Piotrka, że wiem, że tam nawet Piotrek cię pokasował właśnie za obraźliwe słowa w stronę moją, moich kursantów, ludzi, którzy korzystają z mojej wiedzy. Natomiast aplikację Lingling się nazywa, L-I-N-G, wpisz sobie, znajdziesz na Google Play czy na App Store, pobieraj, płać. Aha, no, już wystarczy to, dobra, jeszcze jeden, na koniec jeszcze hejterek, słuchajcie, bo jak widzicie mnie to zawsze, sprawia mi to ogromną przyjemność, frajdę ich tam, zresztą dojeżdżanie tych hejterów. Jedziemy dalej, Tomasz Jagiełło, praca pracą, ale jak daleko by doszedł, gdyby nie żona, a raczej układy i koneksje, rodziny, żony, która to zarządza całą prowincją. To jest dobre! Słuchaj, jak my tutaj przyjechaliśmy na wyspę kilka lat temu i przeprowadziliśmy się tutaj, to nie znaliśmy tu nikogo. Nikogo! Więc jakie układy i koneksje? O czym ty, chłopie, piszesz? Rodzina mojej żony mieszka 1200 km stąd i nie ma tu ani jednego członka rodziny mojej żony na wyspie, na której my mieszkamy. Więc jakie układy i koneksje, człowieku? O czym ty w ogóle gadasz tutaj? To jest właśnie, moi drodzy, popatrzcie się. Dobra, skończmy już tam hejterów dojeżdżać, bo wiecie, ja tutaj zaraz posikam się po prostu w gacie z radości, ze śmiechu, jakie tutaj ludzie fajne rzeczy piszą. Natomiast popatrzcie się, jaki jest schemat funkcjonowania hejterów? Bo to są wszystko hejterzy, to są wszystko ludzie, którzy chcą w jakiś sposób mnie obrazić, oczernić, napisać jakieś pomówienia, tego typu sprawy po prostu, żeby w jakiś sposób albo popsuć mi humor, albo zniszczyć mój wizerunek w oczach innych osób, które później czytają te komentarze. Więc popatrzcie się, moi drodzy, hejter zawsze musi znaleźć coś, do czego się doczepi. Więc taki najprostszy hejter, najbardziej prymitywny, to ci po prostu napisze ty hu, ty ku i tak dalej, w ten sposób, obrazi cię w jakiś sposób, zupełnie bez jakiejś tam analizy, albo tacy bardziej, powiedzmy, pikantni, których tutaj wam przedstawiłem, no to oni zaczną pisać jakieś po prostu albo kłamstwa, typowe kłamstwa, no po prostu totalne bzdury, tak jakby napisali, wiesz co, tobie w Tajlandii się udało, bo jesteś brunetem, a tutaj wszyscy lubią brunetów. To jest dokładnie to samo, co byś napisał po prostu tutaj, w tym swoim komentarzu. Natomiast, albo że jestem chudy, nie? I tutaj lubią chudych ludzi.
Natomiast wymyślą jakieś historie, albo zaczną tworzyć jakieś historie, które mogą się zdarzyć, pisać tego typu rzeczy, w jakiś sposób oczerniać, bo ich całą strategią jest to, żeby właśnie obrzydzić sobie i innym tego danego człowieka, który coś osiągnął. Po co? Po to, żeby usprawiedliwić swoją własną bezczynność, swoje własne nieszczęśliwe, sfrustrowane życie. Popatrzcie, tak jak wam powiedziałem wcześniej. Człowiek, który jest tutaj i widzi kogoś, kto jest wyżej od niego, on ma dwie metody, żeby jeśli temu człowiekowi zazdrości, jeśli podoba mu się to, co ten człowiek osiągnął, jeśli sam chciałby to osiągnąć, to on ma dwie strategie tutaj. Albo może właśnie sam podciągnąć się do góry, co nie jest łatwe. No trzeba włożyć w to pracę, czasem długą pracę, przez tygodnie, miesiące, lata całe swojego życia. Więc nie każdy jest skłonny to zrobić, no a wśród hejterów mało kto. Więc jego strategią jest, ja go obrażę, ja go obrzydzę mu życie. Może jak on przeczyta ten komentarz, to się poczuje gorzej. Zresztą widzicie, jak ja się gorzej czuję, mam tu fan lepszy niż jak oglądanie komedii. Natomiast może on się poczuje gorzej. Albo obrzydzę go w ludziach, to będzie mieć mniej oglądających, to mu może będzie smutno, nie? W ten sposób. Albo inni tam zaczną go atakować, to wtedy będziemy razem go atakować, będziemy mieć jakieś, przynajmniej jakąś społeczność, przynajmniej znajdę sobie kolegów. Tak jak to było w South Parku, tam gdzie był ojciec tego Kyla, w kilku odcinkach w sumie, tam gdzie był właśnie trolem internetowym i hejtował innych ludzi. Natomiast hejter właśnie ma taką strategię, więc on będzie przyjmować tego typu różne właśnie wymyślanie różnych rzeczy, obrażanie kogoś w każdy możliwy sposób, nie? Tylko żeby znaleźć ten czuły punkt u człowieka, że może jak napisze 20 rzeczy, obrzucę go gównem, to może coś się w końcu przyklei, nie? Tak samo działają media bardzo często, kiedy chcą kogoś właśnie zniszczyć, no to zaczynają oczerniać, aż coś się w końcu, aż coś siądzie, nie? Aż coś siądzie. I popatrzcie teraz, popatrzcie się tutaj, moi drodzy. Trzeba być na to odpornym, bo ci ludzie zawsze będą. Zawsze będą, może kiedyś w przyszłości będzie ich mniej. Natomiast oni zawsze będą się pojawiać, bo zawsze będą ludzie, którzy mają mniej od ciebie, którym się coś nie udaje. Bo przecież człowiek, który jest szczęśliwy w swoim życiu, nie wchodzi na internet i nie zaczyna obrażać innego człowieka, który osiągnął więcej od niego. No to jest po prostu, to się nie zdarza. No wyobrażasz sobie kogoś, kto jest, wiesz, szczęśliwy, kto ma fajne życie, żeby wchodził i kogoś obrażał, jego rodzinę, jego znajomych, jego klientów, jego kursantów czy kogoś innego? To się po prostu nie zdarza, więc im większy hejt, tym większe nieszczęście z tej osoby. To jest takie wołanie o pomoc, to jest krzyk o pomoc tak naprawdę tych osób właśnie, które hejtują w jakiś sposób innych, nie? No, natomiast zostawmy już hejterów na dzisiaj. Koniec hejtów, lecimy dalej, bo dzisiejsze Q&A to chyba długie będzie. Marta Kołodziejczyk, tu będzie pytanie ostatnie, ale bardzo, no, solidne. Pytanie do Q&A. Czy uważasz, że kobietom trudniej jest zrobić karierę niż mężczyznom w tej samej dziedzinie? Czy tak zwany szklany sufit faktycznie istnieje, czy tylko wymysł mediów? Ja w przyszłości chciałabym być naukowcem, ale trochę się obawiam dyskryminacji. Osobiście uważam, że czynnikami decydującymi o naszym sukcesie powinna być nasza pracowitość, sumienność oraz wytrwałość. P.S. Twoje odcinki dają mi mega motywację do działania. Marta, dziękuję ci bardzo. Cieszę się w ogóle, że mogę ci pomóc. I dziękuję ci bardzo za bardzo fajne pytanie. Postaram się bardzo tutaj kompleksowo na nie odpowiedzieć, przygotowałem się do niego, więc różne fajne rzeczy ci opowiem. Więc po pierwsze, popatrz się. Czy uważasz, że kobietom jest trudniej zrobić karierę niż mężczyznom w tej samej dziedzinie? Myślę, że to zależy od dziedziny, którą sobie wybierzesz. Ty napisałaś tutaj, że chcesz być naukowcem, czyli działać w świecie, no naukowcy działają albo w prywatnych firmach, w których coś tam wynajdują, albo na uczelniach, nie? Różnych. I teraz pytanie, o ile jeszcze w prywatnej firmie faktycznie twoja kariera ma duży sens, o tyle na uczelniach może być problem. Dlaczego? Ponieważ jest tam bardzo skostniały, stary system hierarchiczny, który nie tyle dyskryminuje, wiesz, w jakiś sposób kobiety, tego nie wiem, ale dyskryminuje ogólnie ludzi, którzy, no, którzy się nie podobają tam, którzy mają inne poglądy, którzy nie mają znajomości, nie mają kontaktów. Więc system uczelni ogóle, system naukowy jest bardzo skostniałym systemem i w nim nikomu tak naprawdę, no chyba, że ktoś ma tam faktycznie znajomości, kontakty, to droga wolna, albo ma wielką misję życiową i wie, że się będzie przedzierać łokciami, to faktycznie niech tam idzie. Natomiast to jest tak samo jak w polityce. Tam też jest po prostu skostniały system. Ktoś spoza systemu nie ma szans, żeby w jakiś sposób się przedostać do tego, nie? I żeby zrobić tam jakąś karierę. Podobnie jest w środowisku prawniczym na przykład. Nie wiem, czy dzisiaj, ale wiem, że 10-15 lat temu jeszcze w Polsce to było bardzo skostniałe środowisko, w którym bez znajomości ciężko było osiągnąć jakiś sukces. Więc to wszystko zależy po prostu, jaką dziedzinę wybierzesz. Znowu, zależy, jeśli chodzi o różnicę tutaj, czy kobietom jest trudniej niż mężczyznom, wszystko zależy od dziedziny też, którą no, wybierzesz pod względem troszkę innych kategorii myślenia. No bo popatrz, tak, w dzisiejszych czasach, no tak to się dzieje na świecie śmiesznie, że czasem kobietom jest trudniej. Na przykład może być w podnoszeniu ciężarów kobietom trudniej teraz, czy w MMA,
Z tego powodu, że słyszałem nawet ostatnio, że jest jakaś mistrzyni MMA, która wygrywa i tam rozwala na kwaśne jabłko wszystkie kobiety, dlatego, bo kiedyś była mężczyzną. Więc ja uważam, no, o ile ja w ogóle jestem człowiekiem super, nawet nie tyle tolerancyjnym, co po prostu nie zwracam na to uwagi, to uważam jednak, że no, jak się bijemy, no to niech się kobiety z kobietami biją, a mężczyźni z mężczyznami. A to, że facet włoży sukienkę i się będzie tam jakoś kazał, żeby mówić do niego per pani, to nie oznacza, że możemy go wpuścić na ring z kobietami, żeby pozwolić mu obijać mordy tym kobietom wszystkim po kolei, bo on miał testosteron przez całe swoje życie, 5 razy więcej mięśni i silniejszy organizm i tak dalej, nie? Więc to troszeczkę się dzieją tutaj teraz na świecie różne patologie, które już po prostu wręcz zakrawają o komedię, nie? W tego typu sprawach. Natomiast tak, czy szklany sufit istnieje? Szklany sufit może istnieć w danej branży. No na przykład jak jesteś sprzedawcą na kasie w danym sklepie, no to tam jest szklany sufit. No może awansujesz na tam kierownika sprzedawców, ale to znowu będzie jakaś, nie będzie to jakaś wielka praca, nie? Więc wszystko zależy od twojej kariery. Są różne zawody, w których po prostu no, jest jakiś maksimum i wtedy więcej się nie da przejść. I trzeba wtedy zmienić ten kierunek, w którym ty się poruszasz. Natomiast wracając jeszcze do tego właśnie pytania, które najbardziej mnie tutaj interesuje, czyli właśnie, czy kobietom jest trudniej zrobić karierę niż mężczyznom? Czy kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni? To jest bardzo dobra książka, która nazywa się tak, ta książka, czyli Why Men Earn More, Warrena Farrella. Książka, którą napisał gość, który przez tam chyba 20 lat był, słuchajcie, przepraszam, 20, 23... już nie pamiętam ile, natomiast no chyba przez tam 20 czy nawet więcej lat był jakimś człowiekiem, który tam walczył o prawa kobiet, nie? Więc nie jest to żaden mężki szowinista, ale napisał książkę tłumaczącą dlaczego faceci zarabiają więcej od kobiet. Bo jest to temat bardzo głośny teraz, zwłaszcza podnoszony właśnie przez różne środowiska lewackie i feministyczne, które żądają tego, żeby zrównać te pensje. Żądają, żeby zrównać pensje po prostu odgórnie, żeby kazać płacić tyle i tyle. Natomiast pan Warren właśnie bardzo dobrze to tłumaczy w swojej książce, dlaczego faktycznie tak jest, że jakby średnio, biorąc pod uwagę wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn, to jednak, że faceci zarabiają więcej. Po pierwsze, statystyki nic nie znaczą. Bo jak wierzymy statystyki, to zacznijmy w takim razie walczyć o prawa mężczyzn. Dlaczego kobiety żyją dłużej? Dlaczego mężczyźni żyją krócej, to o kilka lat? Tam o, nie pamiętam ile dokładnie, ale 5 lat chyba, czy coś takiego. To sporo, nie? To dlaczego, kurczę, no? Dlaczego mężczyźni mają gorszą opiekę zdrowotną, czy coś? No znowu tu też niektóre z tych punktów będą się do tego odnosić, odnośnie zarobków. Natomiast wracając tutaj, więc pierwsza rzecz, statystyki nic nie znaczą, bo to jest porównywanie, no, jak to się mówi po angielsku, apples and oranges. Porównywanie rzeczy, które po prostu no, ze sobą porównywane być nie mogą w tym standardzie, co zaraz wam wytłumaczę. Popatrzcie, jakie są fakty w różnicach właśnie zarobków kobiet i mężczyzn. Ten pan napisał tą książkę nie po to, żeby zamknąć tam usta feministkom i po prostu wytłumaczyć, że tak, faceci zarabiają więcej, bo są mądrzejsi, czy coś takiego. Nie. To jest facet, który faktycznie napisał tą książkę wręcz dla kobiet. Dla kobiet. Bo on uważa i opiera te swoje wnioski nie na ideologii, tylko na liczbach, na statystykach, po prostu na gotowych liczbach różnych, które analizował przez wiele, wiele lat i zajmuje się tym tematem wiele lat. Więc jego wnioski są takie, że mężczyźni zarabiają więcej od kobiet, dlatego przez wybory, jakie podejmują i mężczyźni, i kobiety, a nie dlatego, że jest jakaś wielka dyskryminacja. Tak jak powiedziałem, w niektórych środowiskach fakt może być jakaś dyskryminacja i to nie tylko kobiet, ale wręcz całych grup społecznych, czy wiekowa, czy na zasadzie znajomości, czy coś takiego. Ale mówiąc tak ogólnie, to nie jest to przeważnie efekt dyskryminacji, tylko jest to efekt wyborów, które wybierają mężczyźni i kobiety. I popatrzcie teraz tak. Mężczyźni wybierają bardziej ryzykowne zawody. Dzięki temu, że my mamy testosteron w swoim ciele, to jesteśmy gotowi, żeby podejmować pewne ryzyko, dużo większe ryzyko niż ogólnie kobiety chcą podejmować. Mówimy tutaj o ogóle, nie? Więc wyjątki się zdarzają. Oczywiście są kobiety, które są bardziej męskie od większości mężczyzn. Albo bardziej myślą męsko, albo się zachowują, nie? Natomiast generalnie mężczyźni są w stanie wybierać bardziej ryzykowne zawody, na przykład na platformach wiertniczych, w kopalniach gdzieś, jakieś ciężkie tego typu rzeczy. Co dowodzą statystyki? 92% osób, które giną w swojej pracy, to są mężczyźni. W porównaniu do 8% kobiet. No czyli wybierają te ryzykowniejsze zawody, za co są bardziej sowicie opłacani. Punkt drugi, to jest to, że faceci pracują dłużej. Generalnie pracują dłużej. Są skłonni brać nadgodziny, pracować w weekendy i tak dalej niż kobiety.
po prostu chcą. Kobiety bardziej cenią sobie czas wolny, czas z rodziną, czas z przyjaciółmi niż faceci. Więc skoro facet jest skłonny poświęcić właśnie swoje życie rodzinne, swoje czas, hobby, swoje pasje, tego typu rzeczy, żeby pracować i utrzymać swoją rodzinę, to on może pracować na przykład 45 godzin tygodniowo zamiast 40 godzin. I pomimo tego, że będzie pracować tylko 13% czasu więcej, to średnie jego zarobki statystycznie wzrosną o 44%. Czyli ten mała ilość nadgodzin powoduje wzrost o prawie 44% zarobków. To jest kolejny powód. Kolejny powód jest taki, że... i to kolejna statystyka bardzo ciekawa, to jest to, że kobiety po prostu mają rodziny, rodzą dzieci. Rodzą dzieci. I pięknie to pokazuje, że kobiety, jeśli porównamy sobie nie wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn, tylko weźmy pod uwagę samotne kobiety i samotnych mężczyzn, to kobiety samotne, bez dzieci, bez rodziny, zarabiają więcej o 20% niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Ciekawe, nie? Że tak naprawdę, jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie jakby brak rodziny, która jest tutaj głównym tak naprawdę powodem, to kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni. Ciekawe, nie? Kolejna sprawa to jest to, że właśnie ciąża i opieka nad dzieckiem. Czyli przeważnie, kiedy kobieta rodzi dziecko? Jak ma 20 albo 30 kilka lat. Albo dzieci. I samo to ciąża, urodzenie później dziecka, wychowywanie tego dziecka tam przez pierwszy rok czy przez pierwsze dwa lata, opieka nad nim, wyrzuca kobietę z rynku pracy w najbardziej kluczowym okresie budowania kariery. Ludzie przeważnie nie budują swojej kariery, jak mają 50, 60 lat czy 20, tylko właśnie 20 kilka, 30 kilka lat. Czyli w kluczowym momencie, kiedy ta kariera się rozwija, kobieta nagle wypada po prostu z obiegu całkowicie na te kilka lat. A jak ma kilka dzieci, to na dłużej, nawet czasem na 5, na 10 lat może wypaść, jak ma na przykład trójkę, czwórkę dzieci w sumie. No i facet w tym czasie robił karierę, awansował i tak dalej, a ona nie. I ona później wraca z powrotem, bo po paru latach jest wypadła z rytmu, być może nie dokształcała się w tym czasie, więc jej też umiejętności już są przestarzałe w stosunku do tego, co się dzieje na rynku pracy. I to jest tak naprawdę główny powód, nie? Kolejny powód jest taki, że mężczyźni interesują się rzeczami, a kobiety interesują się ludźmi. Patrząc ogólnie, kobiety bardziej interesują relacje międzyludzkie, a nas bardziej interesują rzeczy jakieś. Technologia, technika, komputery, tego typu sprawy. No i popatrzcie, ja na przykład chodziłem do liceum, do klasy matwis. W klasie matwis było 30 facetów na 35 osób. U nas mieliśmy tylko 5 dziewczyn. Później poszedłem na pierwsze studia, na kierunek elektronika i telekomunikacja. I na kierunku elektronika i telekomunikacja na chyba 200 osób na roku, było mniej więcej 190 facetów i 10 dziewczyn. I nikt tutaj dziewczynom przecież nie bronił iść na ten kierunek, nie? Normalne egzaminy były równe dla wszystkich. Nie było tam żadnej korupcji przy egzaminach czy czegoś takiego. Więc tak samo mogły iść, a nie wybierały po prostu, bo ich to nie interesuje w większości przypadków. Co pokazuje pięknie, pokazują fajne statystyki różne z krajów właśnie typu Szwecja, Norwegia, gdzie tak naprawdę to wyrównywanie po prostu między płciami jest najsilniej po prostu wprowadzane na całym świecie. I co więcej, tam jeszcze mniej kobiet wybiera zawody techniczne niż w pozostałych krajach. Czyli im bardziej dajemy równość szans i im bardziej dajemy, po prostu staramy się to równać, tym bardziej kobiety wybiorą mniej techniczne jakieś zawody. No i to oczywiście sprawia, że kto zarobi więcej? Facet, który jest informatykiem, programistą, inżynierem, czy kobieta, która wybrała kierunki typu socjologia, psychologia, pedagogika? Tamte zawody są po prostu bardziej płatne, więc to chodzi o zainteresowania też. Po prostu to, co interesuje mężczyzn, jest bardziej płatne. Kolejna sprawa, matematyka. Znowu, kobiety nie interesują się przeważnie matematyką, nie wszystkie, nie? Ale przeważnie większość nie bardzo się tym zajmuje, nie bardzo jej to interesuje. A przecież stanowiska wszystkie bankowe, inwestycyjne, tam gdzie gruba kasa się przelewa i są grube pensje, to właśnie to jest matematyka. Trzeba znać się na matematyce. Tak samo, żeby zarządzać firmą, być na tych wysokich stanowiskach, też właśnie potrzebujesz tej matematyki. Musisz się na tym dobrze znać, nie? I też z powodu właśnie zainteresowań tutaj, częściej tam faceci lądują. Dlaczego też faceci są częściej na stanowiskach kierowniczych? Bo to wymaga agresji. To wymaga właśnie podejmowania ryzyka. A to jest u faceta związane z testosteronem, którego kobiety mają bardzo malutko. Bardzo malutko. Faceci mają bardzo dużo. Więc dzięki temu faceci właśnie chcą przepychać się, iść w tym wyścigu szczurów, awansować, podejmować ryzyko. Są skłonni dużo więcej nieprzyjemności gdzieś po drodze przejść po prostu, żeby dojść na to stanowisko. Mają więcej agresji w sobie właśnie, żeby iść po prostu jak petarda i zdobywać te stanowiska. Dlatego też na wyższych stanowiskach jest więcej po prostu facetów.
Bo też kolejny powód, który właśnie tutaj Warren podaje, to jest to, że faceci mogą też wybierać częściej niż kobiety zawody, które są niekorzystne życiowo. Czyli na przykład z dala od swojego miejsca zamieszkania albo związane z ciągłym zmienianym miejsca zamieszkania, no to częściej faceci to wybierają. Kobieta być jednak koło swojej rodziny częściej, blisko swoich dzieci, nie? Zajmować się tymi dziećmi, wychowywać je, dowodzić do szkoły, czy jakieś inne rzeczy robić z tym związane. I teraz on fajną podaje też logikę tutaj, no bo skoro mamy przedsiębiorstwa, i w przedsiębiorstwach przecież prywatnych zwłaszcza ludzie no, zarządzają jak najbardziej optymalnie dla siebie. To skoro by było tak, że na przykład za tą samą pracę kobiecie można płacić na przykład 80% wynagrodzenia tego, które dostawałby mężczyzna, to przecież każdy przedsiębiorca zatrudniałby same kobiety. No bo po cholerę ma płacić 20% więcej tym facetom, skoro one wytwarzają tą samą pracę, nie? Natomiast no... Tak się nie dzieje, że same kobiety są zatrudnione przez ludzi właśnie z tych powodów, które tutaj są podane, nie? Więc wracając tutaj do ciebie, Marta, są po prostu konkretne jakieś powody i to jest kwestia bardziej właśnie, pan Warren Farrell, bardziej podaje tutaj te powody nie po to właśnie, żeby tam, nie wiem, dołować kobiety czy coś takiego, tylko żeby pokazać kobietom, że faktycznie jeśli tobie zależy bardziej na pieniądzach, na karierze, niż na życiu rodzinnym, no to musisz dokonać innych wyborów, bo nie można mieć jednego i drugiego. Znaczy, można mieć, ale no wtedy nie oczekuj, że będziesz mieć takie same zarobki jak ktoś, kto jest samotny, nie ma dzieci i może pracować 15 godzin dziennie, bez wyrzutów sumienia. Więc to jest kwestia pewnych po prostu wyborów życiowych. Oczywiście, że można to wszystko pogodzić, jedno z drugim, jeśli będziesz mieć swój biznes, odpowiednio właśnie zarządzać swoim czasem, delegować i tak dalej, to możesz mieć wspaniałą karierę i rodzinę. Da się to osiągnąć. Natomiast no, statystycznie większość osób nie ma tych umiejętności, żeby to połączyć jedno z drugim, albo też po prostu dokonują pewnych wyborów w swoim życiu, takich, a nie innych. Więc podsumowując tutaj, Marta, myślę, że bez problemu jesteś w stanie być naukowcem, tylko dobrze zaplanuj właśnie tą karierę, żebyś nie próbowała wpychać się z łokciami właśnie w jakieś silnie schierarchizowane ogólnie, nie tylko przez męskich szowinistów, ale ogólnie schierarchizowane właśnie tak jak świat naukowy po prostu, uczelniany i akademicki, który jest bardzo skostniały po prostu i tam liczą się bardziej kontakty i to, kto cię lubi, a nie to, jaką wartość sobą prezentujesz. Co w przeciwności właśnie do prywatnego biznesu, gdzie firma będzie raczej patrzeć na to, jaką wartość generujesz, a nie to, czy jesteś ładna, brzydka, czy się komuś podobasz, czy masz takie poglądy, a nie inne. Więc myślę, jak najbardziej jesteś w stanie być dobrym naukowcem, zarabiać dobre pieniądze, a oprócz tego też, jak będziesz chciała mieć właśnie rodzinę, pogodzić to jedno z drugim. Tylko rób mądrze, ucz się zarządzania czasem, ucz się wybierania pewnych priorytetów, tego, żeby efektywnie budować swoją karierę, tego też was uczymy w wyzwaniu 90 dni, czy uczę was tutaj na webinarach, czy na filmach, także korzystaj, Marta, mam nadzieję, że będziesz mieć wspaniałą i pracę, i wspaniałe życie. Tego ci życzę. Zresztą wam wszystkim, kochani widzowie, życzę właśnie tego, żeby ten rok, no bo dopiero startujemy, wchodzimy tutaj mocno w rok 2022, żeby był dla was najlepszym rokiem w waszym życiu. Moi drodzy, zastanówcie się, co możecie zrobić najlepszego. Oczywiście oglądanie moich filmów, uczestnictwo w wyzwaniu, czy uczestnictwo w moich webinarach, to jest znakomity pomysł. Bo jakbym nie uważał tak, to bym tego nie robił, nie? Dla was. Natomiast zastanówcie się, kochani, jak możecie sprawić po prostu, że ten rok 2022 będzie najlepszy w waszym życiu. To jest pytanie, z którym wam zostawiam. Napiszcie w komentarzach oczywiście swoje uwagi. Piszcie jeszcze więcej pytań, bo ja uwielbiam te filmy Q&A. Zawsze albo mi dają dużo radości, albo dużo śmiechu, jak są hejterzy. Więc piszcie tutaj swoje pytania, moi drodzy. Będę chętnie na nie odpowiadał, pomagał wam. I widzimy się w niedzielę o 10 na szkoleniu. Więc do zobaczenia. Trzymaj się, drogi widzu. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Yeah!